Zrobiłem ogromny opening na boxpvpmindstar.pl, otworzyłem 10 lucky bloków i co mi wypadło? No musisz oczywiście oglądać do końca. W tym filmie właśnie losuję takiego lucky bloka, więc zostaw lajka, w komentarzu napisz swój nick z gry i obowiązkowo zasubskrybuj ten kanał. 200 łapek do końca dzisiejszego dnia i już jutro ratuję kolejny odcinek na kanał. Ja nie przedłużam, miłego oglądania. No witam serdecznie widzowie, kolejny dzień, kolejne przygody na boxpvpmindstar.pl. I dzisiaj jak ja to nagrywam jest aktualnie aktualizacja, czyli poniedziałek, godzina 21. No i wleciały nowe sety, no i robimy opening niesamowity, giga hyper. Zobaczymy czy warto, czy nie warto. Ale przede wszystkim losuję lucky bloka. Wiadomo co musicie zrobić, osoba która wygrała z ostatniego odcinka, no dostała go od administratora. Więc tam fajnie, wszystko jest legitnie. Nie oszukuję na tych konkursach, więc warto jest wziąć udział. No i widzowie, jak dobrze wiecie, no jest już ten najlepszy secik, jak macie full 55, no to już są te fajne efekty typu większy drop, czy efekt siły, jak macie seta 55, więc do tego dążymy. Ja mam przygotowane 10 lucky bloczków tutaj, więc mam nadzieję, że mi to odda. Ostatnio otwierałem jeden, no i wypadł mi kilo w 53, więc nie najgorzej. Patrząc na to, że właśnie 55 to jest najlepsza, a z lucky bloczka jest 53, no to jakby nam wypadł miecz 53 plus pradawny kryształ, a to jest bardzo ważne, no bo jeden taki pradawny kryształ, widzowie, kosztuje 260 tysięcy dolarów serwerowych, więc no, powinno być ok, powinno być ok, nie powinno być lipy. Ja mam ładnie tutaj odłożony ekwipunek, tutaj pozdrawiam serdecznie wszystkich widzów. No i lecimy z pierwszym lucky blokiem, no i zobaczmy, co to tutaj będzie. I mamy już dobrze, mamy bardzo dobrze chyba. 260 tysięcy na nasze konto ląduje, fajnie, jestem już zadowolony, można powiedzieć. W sumie, czekajmy tylko jedna kwestia, na przykład jeśli mieczyk 52 bym chciał, 53 chciałem przerobić, no to no to drogo, jednak te miecze są bardzo drogie, kurde, myślałem, że to troszeczkę tańsze będzie. No niestety, więc no lecimy z kolejnym. No to nie, no to jeden miecz powinien nam tutaj wypaść, ale będziemy mieli, widzowie, łopata 53, kurczę, no niedobrze, niedobrze, no bo te piaski zostały tak ociupinkę, wydaje mi się, że znerfione. No pod względem tego, jaki jest drop na przykład na miotku, no to nie opłaca się kopać, kurde, tego piasku. No miodek jest zdecydowanie bardziej oddajny, widzicie nawet tutaj po generatorach, że wszyscy po prostu jadą w ten miód. A ja sobie, zobaczę, mam 46 tysięcy, a nie, dobra. Na jednego hita wykopuję jakieś, no ciężko powiedzieć, czy to jest 30 dolarów, no idziemy to fajnym tempem, nie ma co narzekać, kasa leci całkiem przyjemnie, no ale w porównaniu do tego, jak to wygląda, kurde, z miodem, no to jednak, no tutaj te 100 dolarów na jednego strzała, no jednak no to się zdecydowanie bardziej opłaca, więc no giga F raczej sobie na razie zostawię, no i jak wrócę, no to sobie to będę wymieniał za jakieś odłamki czy coś, więc lecimy, będziemy zmieniać tak miejscówki, miejmy nadzieję, że nam tutaj mieczyk wypadnie, a ja widzę, że są odłamki, 48, no niestety, no F aktualnie, no te odłamki, no niby są spoko, no bo one tą wartość trzymają, no ale raczej, otwierając lucky bloka, liczyć na coś bardziej, że na ciebie padnie, niż jeden, kurde, wiecie, że jakieś smocze odłamki, no jednak ten mieczyk tylko i wyłącznie, co tutaj będzie, będzie kilo? Nie, mamy znowu 260 tysięcy, zarąbiście, bardzo fajnie, w tym sposobie mamy 570 koła na naszym koncie i pytanie, czy na przykład od największej ceny, co mógłbym sobie kupić za taką ilość kasy? Torbę kangura? Nie, no nie, nie, zdecydowanie nie, tutaj jednak ciężko, widzowie, o coś fajnego, ale w sumie nie sprawdziłem tego wcześniej, czy dalej jest ten event AWK, że możemy wydropić hak, czy już zostało to wyłączone? Nie, cały czas jest event AWK, więc cały czas można dropić sobie, niestety, kurczę, te przedmioty, myślałem, że one zostaną już wyłączone, żeby wartość tego po prostu rosła, wiecie o co chodzi? No, lecimy z kolejnym lucky bloczkiem, no proszę, no jeden mieczyk, no niestety, niestety mamy, kurde, losowy surowiec, no tego nie potrzebujemy totalnie, no ja naprawdę, no myślałem, że chociaż jakaś część seta 53 nam tutaj wypadnie, a my znowu kolejny losowy surowiec do ulepszania klanu, no nie jest kolorowo, może zmienimy sobie channel na CH1, żeby tutaj troszeczkę większym fartem zawiało, tym razem tutaj kilof, nie, po prostu znowu losowy surowiec, ej, nie mam żadnego pojęcia, o co tutaj chodzi nagle, było dobrze, a coś takiego się dzieje, no i elytra jeszcze nam tutaj wypadło do pełnej kolekcji, ja pierdziele, nie, no widzę. Jak wcześniej nie było co narzekać, no to teraz jest po prostu porażka. Naprawdę jest bardzo słabo. Liczyłem na to, że mieczyk się pojawi. No i mamy, kurde, kilof. Kolejny kilof, dwa kilofy, 53. No niestety, kurde, no nie oddało totalnie nam ten dropik. Łopata, trzy klucze do Starboxa, klucze do Starboxa. No ja pierdzielę, no nie jestem zadowolony. Nie jestem zadowolony w ogóle, widzowie, z tego dropu, co nam tutaj wypadło. Mieczyk 50, kolejny mieczyk 50. Losowy, bambus, no i tyle, nie? Dwa miecze 50, mam w sumie 3. Nie wiem, za ile mogę sobie taki sprzedać. Wydaje mi się, że 200 tysięcy to on powinien mimo wszystko kosztować, taka 50, a jednak nie, 90 tysięcy kosztuje taka, więc szybko ją też za tyle wystawię, nawet za
185, niech się mi się szybko to sprzeda. No bo w sumie potrzebuję pieniędzy teraz tak, no dość szybko, żeby sobie mieć po prostu, żeby za wszystką kasę coś kupić ciekawego. Może łopatę nawet 53 udałoby nam się sprzedać. Zobaczmy, ile taka łopata na rynku może aktualnie stać. 50, 140 koła, więc no ceny naprawdę nie są przyjemne. Za 120 sobie ją wystawimy. No i 1 kilof tutaj niech też nam za ileś tutaj może pójść, przypuśćmy. Damy sobie kilofy od największej ceny. No jak to będzie tańsze? Nie, kilof 53 kosztuje 240 tysięcy, więc za te 200 koła szczerze chciałbym go sprzedać i mam nadzieję, że za tyle mi pójdzie. A resztę jeszcze tutaj wszystkich temów sobie otworzymy te surowce, zobaczymy, co nam tutaj wypadło. W sensie, no wiadomo, po prostu tutaj no trzeba po prostu wszystko wpłacać. Klan wpłać. No i wpłać, no i co tam będzie, może to potem się ulepszy, bo chyba aktualnie w skarbcu, no coś tam jest, ale też bez szału. Teoretycznie, co bym tutaj mógł chcieć? Szansa na większy po prostu odłamek po zabiciu byłoby spoko, ale chyba wolę tutaj lecieć w odłamki z generatorów w razie W. Wolę ulepszać na pewno po prostu, no, klan. W sensie drop. Wolę ulepszać klan, kurde, głupi jestem. Wolę ulepszać drop, żeby tutaj już całkowicie u mnie opłacało się kopać bardziej niż w jakimś innym klanie. No bo nie dość, że kasa ci wypada, no to jeszcze, kurde, szansa na smoczy odłamek, no to trzeba przyznać, że no jest to po prostu przyjemna opcja. Jestem bardzo zadowolony, bardzo szybko się to sprzedało. Chyba miałem troszeczkę za niskie ceny, ale 738 tysięcy na moim koncie, co daje mi top 10 bogactwa na serwerze i od razu, no co, inwestowanie pieniążków, widzowie, dajemy sobie od największej za taką kwotę. Kurczę, no nic specjalnego raczej tutaj nie uda nam się kupić. Fajnie by tą 53 jakoś, nie wiem, kurde, najbardziej to by się opłacało, widzowie, wiecie co? Sprzedawać te lucky bloki, a nie, kurde, je otwierać. Tak mi się wydaje, że na tym byłbym na największym plusie. No to kurde, no 920 koła, nie no, 700 koła bym za to naprawdę zapłacił. Widzę, że nie jest zbyt kolorowo, no ale no to przy okazji kupimy sobie jakieś po prostu itemy eventowe, których aktualnie jeszcze chyba nie mamy. Mam nadzieję, że coś takiego uda nam się tutaj wyhaczyć, bo patrząc na moje konto, aktualnie mamy tego typu przedmioty. A czy coś tutaj się znajdzie? Widziałem oko Yetiego, a widzę, że takiego przedmiotu w mojej kolekcji jeszcze nie ma. Więc zobaczmy, ile coś takiego eventowe od największej. Oko Yeti po użyciu. Osoby wokół dostają efekt oślepienia. Nie no, tragiczne są te przedmioty, naprawdę. Nie no, to się w ogóle totalnie nie opłaca. Ale zastanawiam się, no po prostu, no w co by tutaj przyinwestować, żeby nie tracić. Ale wydaje mi się, że najbezpieczniejszą opcją na chwilę obecną po prostu będzie, nie wiem, czy nie przepłacam. Nie wiem, czy to nie jest zła decyzja, ale no mówię, wyjeżdżam na wakacje, boję się, że tutaj kasa po prostu straci na wartości, a odłamki zawsze mają tą samą wartość, więc sobie to odłożymy tutaj. Aktualnie mamy 1, 2, 3, 6,5 staka, więc raczej bezpiecznie. A resztę przedmiotów po prostu weźmiemy sobie tutaj na klepę, no i pójdziemy się pobić, no. Szkoda, że tak to wypadło. Liczyłem najbardziej na to, że po prostu, no, wypadnie nam jakiś mieczyk czy jakaś część seta, żebyśmy mogli sobie przetestować nowe hity. Ale no, niestety, totalnie nic takiego się nie pojawiło. Więc lecimy sobie w jakieś losowe miejsce, zobaczymy, czy może uda nam się kogoś sfragować. No, z tym w ekwipunku mam niesamowity, zdaję sobie z tego sprawę. No, ale dalej liczę po prostu na to, że jeśli kogoś uda mi się zabić, no to wszystkie itemy do torby kamienia góra nam tutaj na spokojnie wpadną. O kurde, ktoś mi trafił, widzowie, kurde, kuszą, ja pierdzielę. Dobra, widzicie co, straciłem wszystkie swoje przedmioty w tym momencie, nie? Ktoś mi trafił, kurde, kuszą i totalnie się tego nie spodziewałem. Straciłem hak, straciłem wszystko, ja pierdzielę, straciłem nawet torbę kangura. Dobra, czyli to tak się trapuje tutaj na Majstarze. No, tego się nie spodziewałem. Straciłem naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo przedmiotów. No, powiem widzę tak, no, ktoś był lepszy. Szczerze, nie wiem, kto to mnie zabił. Ja pierdzielę, no totalnie się tego nie spodziewałem. Straciłem wszystkie swoje możliwe przedmioty na serwerze. Ktoś na incognito to w ogóle był. No nie oddało mi totalnie czego ciekawego. No jedyne co mi oddało to kilo w 53, więc nie wiem, no mogę sobie pokopać czy coś. No, nie, no jestem załamany w tym momencie. Chociaż z drugiej strony, wiadomo, totalnie jakoś mnie to nie rusza, bo teoretycznie tej temy łatwo je zdobyłem. Teraz będzie pewnie o wiele trudniej, no bo ta fajerwerka była fajna. No najbardziej to szkoda torby kangura, no ale w sumie, no zajęło mi to tak naprawdę, no, jedną aktualizację do zdobycia, a widzę, że z przerobieniem kilofa będzie na pewno jakiś, no można powiedzieć, że o ciupinkę duży problem. Trudno. Widzowie, subskrybujcie kanał obowiązkowo, widzimy się za niedługo, no i na razie i siema.